been walking through the valley of the shadows. I let them tell me who I am. Can I get hot coffee latte grande? Yeah, can I have chocolate? No. No. No, just regular latte. Regular. Hot latte? Yes. Yes. Yeah. And mm-hmm. And dragon fruit refresher? Yeah, what that? Grande. Okay. But no ice. Thank you, that's all. Dzień dobry, mamy sobotę 8 lipca. Starbucks z rana zaliczony. Temuś pije. Dragon Fruit Refresher, oczywiście no ice, żeby było więcej smaku. Żona pije gorącą latę. Ja nie piję, bo nie lubię kawy ani tak z rana, ani zimnego, więc nie zakupiłem niczego. I jedziemy właśnie do Glacier National Park. Zrobimy dzisiaj Avalanche Trail. Niestety nie udało nam się zrobić Avalanche Trail, ponieważ parking był tak przeładowany, krążyliśmy tam jakieś 15 czy 20 minut i no nie udało nam się zaparkować, więc przyjechaliśmy tutaj na The Loop. Jest to połowa drogi Going to the Sun Road. Do West Glacier mamy 39, do St. Mary mamy ponad 41 km. I zrobimy teraz The Granite Park Trail. Oczywiście nie całe, bo ma on kilkanaście kilometrów. Znajdujemy się teraz na wysokości 1310 metrów nad poziomem morza. Szefie, co ty tu robisz? Friday we go down, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go down, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Właśnie dojechaliśmy do wodnego parku i my właśnie będziemy wchodzić i teraz szukamy parkingu. Oh,
spodobało na zjeżdżalniach. Nawet całkiem spoko. Tutaj w Montanie nie ma takich, nie ma zbyt wiele takich parków wodnych na zewnątrz, bo tutaj wiadomo, zima trwa długo. Jesteśmy w Big Sky Water Park. Nieduży park, ma 8 zjeżdżalni. 8 zjeżdżalni, 2 baseny, ale przynajmniej jest na świeżym powietrzu, więc to jest plus, bo tak chorem nie pachnie. A gdzie jest Tymon? Nie pojęcie. Bawi się dobrze. Który slajd Ci się najbardziej podoba? Ten różowy albo ten biały. No. Różowy albo biały. Nie, chyba ten biały. Najciekawszy był. Mówiłem, że lubiłeś różowy też. Też lubię różowy. No, ale biały jest taki, wiesz, taki... More extreme. Nie, różowy jest. Biały jest taki, jedziesz na dół, wtedy jeszcze, tak, nie tak. Jedziesz na dół, czekasz, jedziesz na dół, czekasz i później jedziesz na prawdziwą, na prawdziwą. No. A ten zielony to aż zatrzymywałem się, musiałem się popychać, odpychać rękami. No, ale później na końcu to ten zielony tak był na dół i później... No, to prawda. Już? Jak się bawiłeś? Wybawiłeś się? Za wszystkie czasy? Nie za wszystkie czasy? O, jeszcze może będzie okazja. We dance all day, middle of the night, come and move my way. Turn to New York into San Tropez. Party all night like we in LA. It's the summer, we ain't got nowhere to be. Don't need nothing when I got you next to me. Drowning out the world, it's only us. Tak w Montanie działa mynia za 12 dolców. No masakra. Byliśmy właśnie na kolacji w Craggy Range Bar and Grill. Kasia zjadła jakiegoś tacosa, ja zjadłem sałatkę z tuńczykiem. Tymon wypił lemoniadę, my wypiliśmy regionalne piwo. Było bardzo, bardzo, bardzo dobre i fajny klimat był w tym barze. I tak kończymy 6 dzień naszej wycieczki. Rano byliśmy na szlaku, niestety nie udało się na ten Avalanche Trail wejść, bo nie mogliśmy znaleźć miejsca na parkingu. Jeździliśmy tam kilkanaście minut, ale nie mieliśmy szczęścia. Pojechaliśmy na jakiś inny szlak. Potem byliśmy w tym parku wodnym przez jakieś 3,5 godziny, więc Tymon się wyszalał. Szczęśliwe dziecko, szczęśliwe rodzice. I teraz potem zjedliśmy kolację. Bardzo fajny ten bar był, bardzo dobre jedzenie. I teraz przyjechaliśmy na to jezioro Whitefish, tak jak wczoraj, żeby Tymon się jeszcze doszalał. Dla niego woda oczywiście nie jest zimna, więc budował fortecę tutaj na brzegu i teraz poszedł się chwilę wykąpać. Jest 9:30 i na polu jest jeszcze jasno. Rodzice pamięci, a ja jestem full energy! A na polu też jeszcze jasno. Już w Illinois to już pewnie godzinę z ciemno. A to... już chyba będę spać. A ja jeszcze mam energię. Po wodnym parku i plaży i w
wszystkich hajków. Ja nie wiem. Do zobaczenia jutro.